can't stop this. Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze The Last of Us. W poprzednim odcinku Abby wyruszyła, aby odnaleźć Owena. W tej chwili jesteśmy we wspomnieniu, które miało miejsce 4 miesiące wcześniej. Zobaczmy, co tu się wydarzyło i do czego to doprowadziło. Co tu takiego jest? Alice tu jest? Wyszła z Mel. Między wami okej? Wszystko się układa? Zazwyczaj, wiesz, ona potrafi być kochana. To pewnie miła odmiana. Wiesz, pod tą maską twardej babki też kryje się ktoś miły. Masz kiepską pamięć. Wybiórczą raczej. Zobaczmy, co tu jeszcze się ciekawego znalazło. Wygląda na skomplikowane. Nie dotykaj! Abigail? To eksperyment naukowy? Tak jakby. Pędzę wysokiej klasy bimber. Bądź grzeczna, to się podzielę. Ja to mam fart. Bimberek. Z Podlasia. Kręciłeś się w łucznictwo, czy coś? Czy coś. Mel Owen. To wiele wyjaśnia. A wiesz, Mel i ja mamy takie tam małe zawody. Raczej by ci się nie spodobało. To skomplikowane. Wiem, co kombinujesz. Wchodzę w to. Co mam robić? Okej. Widzisz te tarcze? No. Traf jak najwięcej, nim minie czas. Jak wygram, zapiszesz tam moje imię. Spoko. Jeden mniej. Jestem dumny. Wyluzuj. Dwa mniej. To nie wszystko. Ktoś miał farta. Jeszcze dwa i wygrasz, bez presji. Jestem z ciebie naprawdę dumny. O, mordę! Udało ci się, rekord! Został mi jeszcze czas, nie? Tak, ale... to nie skończyłam. Boże, ale ty jesteś bezczelna. Tylko gdzieś jeszcze są? Nie widzę więcej. Za pierwszym razem. I co ty na to? No, super. Jesteś najlepsza. Zamknij się i napisz moje imię. Jasne. Później. Dobre. Nie chcesz, żeby Melie to zobaczyła, tak? Nie. Ona ma to gdzieś. To wpisz mnie na tablicę, Owen. No dobra. Wyluzuj. Okej, chcę ci pokazać coś jeszcze. Chodź na górę. To ciało kapitana? Widziałam je ostatnim razem. Nie założyłeś mu czapki Mikołaja, prawda? Co? Nie. To by było całkiem zabawne. Ty pierwsza. A to co? Klimatycznie. Poczekaj na pełny efekt. Usiądź. Podziwiaj widok.
raz. Spróbuj. I jak? Ładny widok. Idź ty. Nie znasz się. Miałam skłamać? Tak, oczywiście. Ona uwielbia te całe święta, a to nasza rocznica, więc... Uważam, że to urocze. Uważam, że możesz spierdalać. Chciałabym mieć kogoś, kto wydziergałby mi skarpetę. Nie zasługujesz. Na skarpetę czy na miłość? Czemu masz taki dobry humor? Mam? Olej wieczorny trening. Abi, kiedy księżyc wschodzi... Znalazłam brata Joela. Jest w osadzie w Wyoming. Skąd to wiesz? Złapaliśmy kilka świetlików, z którymi służył. Sądziłem, że odszedł z 10 lat temu. Tak. Więc... czy oni mieli z nim jakiś kontakt? To trop. Muszę go zbadać. Słuchaj, nawet jeżeli on tam jest, jeśli go znajdziesz, może nie wiedzieć, gdzie jest Joel, nie? Mówiłaś reszcie? Wszyscy są ze mną. Nawet Mel. Możemy ruszyć za tydzień. Isaac nigdy nie pozwoli nam opuścić bazy. Już pozwolił. Nie pierdol. Isaac ceni sobie sprawiedliwość. A wie, co zrobił Joel. Hej. Siedzimy w tym razem, tak? No, teraz dopiero zobaczymy, co czeka Abi po złapaniu przez blizny. Zaląk się w nich. Grzech. Wyzwól ich. Niech zaznają mego.
Yara! Gdzie druga apostatka? No to jedna z nich. O, masakra. O ja. O. Patrzy, jak Abby się dusi. Demony są blisko. Odetnij ją. Ona jest jedną z nich. Lew! Zarażeni. Co jest? Ole, Abby wpadła w szał. Widzicie co? No chodź, musimy iść. Dokąd idziecie? Musimy wyjść z lasu. Musimy biec. Już! I myślę, że jest tam. O, Abby w walce wręcz to wymiata, naprawdę taka jest walka. Musi być.
zwierzę. Jakaś inna droga? Gdyby była, to czy szlibyśmy tędy? Noble! Zbieraj! Rusz się. O, jest i Helga. Ty nosisz mój plecak? O, jednak dwa ataki. No dawaj Helga. Aż ty. Muszę zapamiętać, że dwa ataki wykonuje. O ty, i trzy. Chodź. Ale... Jest. I Helga do piachu. Po sprawie. Jesteście cali? Musimy trochę uleczyć się, otworzyć apteczkę. No dobra. Mamy i ruszamy dalej. Ciekawe kim jest Yara Illeth. Jak ramię? Panuję nad tym. Dobra. Zbierzcie jak najwięcej zapasów. Nie możemy ich dotykać, to ze starego świata. Ja sobie... Potrzebujecie zapasów. Jesteśmy jeszcze w lesie. Dosłownie i w przenośni. Co to przenośni? Nigdy nie widziałam, żeby blizny polowały na blizny. Serafici. Co właściwie zrobiłeś? Zgoliłem głowę. No dobra, nie mów. W sumie mi to wisi. Dobra. Trochę jest tych przedmiotów tutaj. Amunicję. Sprawdźmy, czy jeszcze nic na sklepie nie zostało, ale chodzi o to, że nie. Już niedaleko. Jeszcze trochę.
Raz. Dwa. Dobra. Dało się i lecimy. Coś tu było? Nic nie ma, dobra. Dobra, trochę zebraliśmy przedmiotów. Aha. Pewna? Nie musisz z nami iść. Mam zostawić was tu samych? Po prostu stąd chodźmy. Szukajmy wszystkie. Dobra, i co, wychodzimy. Nie ma wyjścia. Podsadzę was, a wy otworzycie bramę. Robi się. Skakuj. Teraz ty. Uwaga na rękę. No. Rękę ma połamaną mocno. Takie uderzenia młotem to... O kurde. Ja pierdzielę. Aż ty, dawaj. O nie. Kurde.
A już tak fajnie szło. Gruba rozwałka. Jednak pomogli, Abi. Kolejni. Dajcie mi chwilę. Trzymaj się mocno. Dobra. Moja ręka. Wiem. Skup się na oddychaniu. Wdech i wydech. Już jesteśmy blisko. Wdech. I wydech. Bezpieczne. Dotarliśmy do bezpiecznego punktu chyba. Upewnij się, że nie ma tam zarażonych. Nie chcą się otworzyć. Szukaj dalej. I co? Nie! Wilczyco, tutaj! Wejdźmy do środka, zanim ktoś nas zauważy. Szybko. Jednak Abi nie jest taką złą osobą, jaką pokazywała nam gra na początku. Jak sami widzicie, ma jednak poczucie moralności i dobrego charakteru postępowania. O, masakra, jaka ręka. Trzeba ją tylko nastawić. Okej. Wiesz, jak to zrobić? Potnij to na pasy. Oprzyj się. Okej. Poruszaj nią, okej? Gotowa? Jak masz na imię? Abi. Dzięki za pomoc.
Kręci się tu sporo ludzi. Choćby było z nią źle, wynieście się stąd do jutra. Damy radę. No dobrze, na tym zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku ruszymy dalej. Zobaczymy, jak się potoczy historia Abby. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze. I do następnego. Cześć! PlayStation.